Dzień dobry Państwu, nazywam się Małgorzata Bilia-Ruzelska, kandyduję z listy Koalicji Obywatelskiej do Sejmiku Okręg Białystok. Szanowni Państwo, w 1999 roku, kiedy tworzyły się samorządy, wiele Polek i Polaków, w tym ja, wierzyliśmy, że jest to pierwszy krok do odpolitycznienia struktur lokalnej władzy. Dzisiaj znowu w to wierzę. Wierzę, bo z list Koalicji Obywatelskiej startuje bardzo dużo nowych ludzi, doświadczonych zawodowo, społecznie i środowiskowo. Wierzę, że mogą być nową, dobrą siłą w samorządzie lokalnym. Na listach Koalicji Obywatelskiej jest również dużo kobiet, ale nie jest nas dużo dlatego, że parytet to nakazuje. Jest nas dużo dlatego, że jesteśmy wykształcone, zorganizowane i dobrze przygotowane do tego, żeby pełnić odpowiedzialne funkcje we wszystkich szczeblach samorządu lokalnego czy wojewódzkiego. W Rosji putinowskiej to kobiety wyszły na ulicę, żeby protestować przeciwko wojnie. Przełamały własny strach, bo strach o życie dzieci, które giną na tej wojnie, był większy. W pisowskiej Polsce to kobiety wyszły na ulicę, żeby bronić praw obywatelskich, bo prawa obywatelskie są największą wartością demokratycznego państwa. Myślę, że oddanie części przynajmniej decyzji i władzy kobietom spowodowałoby, że bardziej racjonalnie podchodzilibyśmy do problemów, które nas również jako kobiety dotyczą. Dlatego bardzo gorąco zachęcam, żeby 7 kwietnia zagłosować właśnie na kobiety, dać nam możliwość stworzenia nowej jakości we wszystkich szczeblach samorządu wojewódzkiego, samorządu gminnego, wszystkich lokalnych samorządach. Dzień dobry, Elżbieta Filipowicz, kandydatka do Sejmiku z Okręgu 4, pozycja numer 2. Tak jak mówiła moja koleżanka, szanowni Państwo, kobiety to ogromna siła, ogromna wiedza. To też umiejętność postępowania w różnych sytuacjach, umiejętność pójścia na kompromis. Niestety kobiet w samorządzie jest stosunkowo niewiele. Zmieńmy to. Te wybory mogą zmienić dużo. Dajcie szansę kobietom. Anna Maria Dobrowolska-Cembik, aktywistka społeczniczka, okręg numer 3, działaczka Platformy Obywatelskiej. Już ponad 10 lat temu robiłyśmy z koleżankami pierwsze kongresy kobiet w Białymstoku. Jestem dumna, że tak świetnie dziewczyny rozwijają ruchy kobiece w Białymstoku. Apeluję o to, żeby białostoczanie i białostoczanki 7 kwietnia głosowały na kobiety. Dlaczego? Bo jesteśmy bardzo dobrze wykształcone, mamy bardzo wysokie kompetencje, często te kompetencje są niedoceniane i świetnie znamy sprawy lokalne i będziemy o te sprawy lokalne walczyć. Dlatego dla lepszego rozwoju Białegostoku, wspólnot lokalnych, dla zrównoważonego rozwoju apeluję o oddawanie głosów na kobiety. Szanowni Państwo, nazywam się Katarzyna Wagner-Turluta, kandyduję do Rady Miasta z pierwszego okręgu, z ostatniego miejsca. Jestem obecnie jeszcze urzędującą radną miejską. Dzisiaj jest ostatnie posiedzenie Rady. Potwierdzam wszystko, co powiedziały moje poprzedniki i uważam, że miejsce kobiet jest również, tak jak wszędzie, tak i w samorządzie. I dobrze by było, żeby kobiet było jak najwięcej, że pójdziecie Państwo na wybory 7 kwietnia i zagłosujecie na kobiety. Wszystkim kandydatom oraz kandydatkom życzę szczęścia i powodzenia. Dzień Państwa, nazywam się Ewa Tarasewicz, z zawodu jestem nauczycielem i pedagogiem specjalnym i uważam, że jako mama i żona i z racji mojego zawodu wiem, jakie są potrzeby dzieci i młodzieży w Białymstoku, a także ich rodzin. Także zachęcam wszystkich do głosowania na kobiety. Ewa Tarasewicz, okręg 5, pozycja 7. I tutaj apel do Państwa wszystkich, żebyśmy mogły udowodnić, że my jako Polki będziemy dbać o to, żeby nasz samorząd rozwinął się jak najlepiej. Dziękuję. To idźcie na wybory. Idźcie na wybory, bo to jest bardzo ważna rzecz. Bo to, czy poprawią się Wasze warunki życia, zależy od tego, kogo wybierzecie 7 kwietnia. Wasz udział jest niezbędny po to, żeby nasze województwo było coraz lepsze.